A moim Państwa gościem dzisiaj jest pan Jakub Zabłocki, założyciel firmy X-Trade Brokers. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Jakubie, 2002 rok, X-Trade Brokers rozpoczyna działalność. Jak pan wspomina ten czas? Jakie były główne cele założenia waszego biznesu? Znaczy, no, pomysł stworzenia X-Trade Brokers narodził się podczas mojej pracy w banku. Ja pracowałem w dziale treasury Brebanku. No i dużo pojawiało się klientów z tak zwanego private banking, którzy chciało grać na Forexie. Wtedy to były kontrakty forward. No ale no, był problem, że można było transakcje tylko zawrzeć o godzinie 9 do 16. Spready były no, kilkakrotnie wyższe niż w tej chwili. No i narodził się pomysł, dlaczego nie zrobić to w sposób elektroniczny, z mniejszymi spreadami 24 godziny na dobę. No i jak gdyby to zadziałało. No i jak gdyby taki był pomysł. Wtedy myśleliśmy, że to jest zupełnie unikalna rzecz. Nie wiedzieliśmy, że firmy jak Saxo Bank czy CMC jeszcze funkcjonują. Myśleliśmy, że robimy zupełnie coś innowacyjnego, innowatorskiego. No ale nam okazało się, że później, że nie jesteśmy sami na rynku, ale byliśmy i tak jednym z pierwszych, a więc bardzo mile wspominam ten czas. No właśnie, a na początku jakie cele sobie stawialiście? Czy na początku to było właśnie pozyskanie kilku klientów, czy może od razu mierzyliście bardzo wysoko, chcemy być takim liderem rynku? Nie, no my myśleliśmy, że jednak ten rynek, że ta firma będzie funkcjonowała przez, nie wiem, rok, dwa, aż banki się zorientują, wejdą na ten rynek i tak naprawdę zakończy to naszą działalność. Natomiast no, okazało się, że byliśmy na tyle sprawni, innowacyjni i, no, i mieliśmy dobrą ofertę dla klientów, że jesteśmy do tej pory. No i jak gdyby w tej chwili już rynek bankowy idzie w swoim kierunku, a rynek forexowy też w swoim kierunku. Co było dla Was największym problemem na początku? Pozyskanie odpowiedniego kapitału, zbudowanie zespołu? Ja myślę, że na początku to największym problemem był brak wiarygodności. No, nie mieliśmy wtedy licencji, ten rynek nie był regulowany. W 2002-2003 roku tak naprawdę prawdziwy start X-Trade Broker rozpoczął się, jak udało nam się uzyskać licencję maklerską. To było w 2005 roku. Wtedy zostały wprowadzone przepisy MiFID tutaj do Polski. Jak gdyby stworzony został framework prawny, który pozwolił, żeby tego typu firmy jak my mogły tutaj działać jako domy maklerskie. No i to było tym kolejnym takim starting pointem dla nas w drugim życiem. No właśnie, chcę zapytać o te przełomowe momenty w historii XTB. Wiadomo, start, mój pan o uzyskaniu licencji, pewnie też wejście inwestora. Znaczy ja myślę, że no, było kilka tych kluczowych momentów. Uzyskanie licencji w 2005 roku na pewno. Otworzyliśmy, potem szybko nie chcieliśmy działać tylko na rynku polskim. Naszą ambicją zawsze było wyjście poza granice kraju, być, nie wiem, globalnym graczem europejskim, czyli otwarcie pierwszego oddziału w Czechach, to był bodajże 2006 rok. No i wtedy zaczęliśmy te oddziały otwierać wszędzie. Pozyskanie inwestora, no wtedy spowodowaliśmy, że, nie wiem, to była duża informacja, zaczęliśmy być znani dosyć mocno. No i teraz wejście na giełdę na pewno też jest takim przełomowym momentem. Zobaczymy, jak ten dalej rynek będzie się kształtował. Czy jak pan patrzy dzisiaj na X-Trade Brokers, na historię waszej firmy, ma pan wrażenie, że pewne rzeczy można było zrobić lepiej? Myślę, że tak. Znaczy to, co sobie zawsze przypominam w głowie, to, co bym chciał, jakbym miał zacząć jeszcze raz, co bym zrobił inaczej, no to jest, bym pewnie chcielibyśmy otwierać więcej oddziałów w Europie szybciej. A no, jak gdyby ja z natury jestem ostrożny, zawsze chcieliśmy być pewni, że ten model biznesowy jest zawsze zyskowny i ostrożnie do tego podchodziliśmy. Myślę, że gdybyśmy tych oddziałów od razu otworzyli, nie wiem, więcej, to pewnie bylibyśmy największą firmą forexową teraz w Europie. No teraz jesteśmy jedną z pięciu największych. No też się, nie wiem, cieszę się bardzo, że się udało dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy, ale no jest jakiś niedosyt, że nie poszliśmy bardziej agresywnie. No właśnie, mówi pan, że był pan ostrożny, natomiast forex kojarzy się bardziej z ludźmi takimi bardziej lubiącymi ryzyko. Czy to się trochę nie kłóci? Znaczy, no ja nie jestem graczem forexowym, jestem raczej menadżerem, biznesmenem. Ja podejmuję decyzje w sposób bardzo wyważony. Czasami zajmuje mi to długo czasu, dlatego potrzebuję też w zarządzie partnerów, którzy mnie kopią, mówią, Kuba, szybciej, może trzeba to... No ale raczej staram się ważyć decyzje. Oczywiście musimy podejmować, jak w każdym biznesie, ryzykowne decyzje, no ale chcemy, żeby one były zbalansowane, żeby one były wyważone potencjalnym zyskiem, które musimy osiągnąć. Wspomniał pan o tych trochę straconych szansach, o tym, że można było szybciej wchodzić na inne rynki. A czy w historii XTB podjął pan taką decyzję, której naprawdę pan bardzo uznał, że no nie, no tutaj to przestrzeliliśmy?
Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, że jakichś takich drastycznie, nie wiem, złych sytuacji. No oczywiście były jakieś pomniejsze pomyłki, ale szczerze mówiąc, tak z głowy nie potrafię teraz wymienić. A czy miał pan kiedyś chwilę zwątpienia w ten biznes, bo powiedział, to nie ma sensu po prostu? Znaczy jestem taką osobą, że mam duże wahania nastroju i myślę, że często mam momenty zwątpienia, ale potem pojawia się ten hura optymizm i potem chcemy coś bardzo szybko zrobić. Nie wiem, jak to wychodzi, to jesteśmy przeszczęśliwi, a jak nie wychodzi, to znowu jesteśmy trochę zasmuceni, to w biznesie zawsze tak jest. Jak kiedyś jeden ze wspólników zapytał się, Kuba, czy pamiętasz, żebyśmy mieli jakikolwiek dzień, żebyśmy nie mieli jakiegoś problemu do rozwiązania? Tak sięgnąłem w tyłu tam 2 lata zawsze coś jest, a więc taka jest natura biznesu. 2002 rok, początek działalności X-Trade Brokers, firma właściwie jest startupem. Dzisiaj wasza firma jest notowana na warszawskiej giełdzie, tak jak pan wspomniał, jesteście w tej piące najważniejszych graczy w Europie. Czy ten sukces zaspokoił jakby pana ambicje? Myślę, że nie. Ja mam cały czas jeszcze, może najmłodszy już nie jestem, ale mam cały czas 41 lata, więc myślę, że jeszcze kilka lat jest przede mną, żeby coś zrobić. Że moim marzeniem jest, żeby Polska stała się takim hubem dla tego biznesu forexowego, nie wiem, biznesu CFD, żebyśmy nie tylko i wyłącznie koncentrowali się na rynku polskim, ale żeby polskie firmy wychodziły mocno na Europę, na świat. Wydaje mi się, że buduje się ku temu szansa, bo jednak regulatorzy w różnych częściach na świecie coraz mocniej dociskają śrubę. W wielu przypadkach wydaje mi się, że są to działania nieracjonalne. Z tego, co na razie obserwujemy, KNF jest dosyć racjonalnym, moim zdaniem, regulatorem. Jeżeli uda nam się wypracować, nie wiem, wspólnie taki dobry, zbalansowany framework prawny, to myślę, że Polska ma dużą szansę, żeby stać się, nie wiem, jednym z ważniejszych, a może najważniejszym centrum tego biznesu, nie tylko w Polsce, ale również na całą Europę. A to jest duży biznes, to jest wielomiliardowy biznes, chcielibyśmy być dużą częścią tego biznesu, i to jest moja ambicja, żeby być tutaj liderem, nie wiem, w Europie i na świecie, żeby być jedną z trzech największych firm, która będzie ten rynek konsolidowała. Bo ten rynek moim zdaniem się będzie konsolidował i to jest tylko kwestia czasu, pewnie nie jakoś bardzo długiego. Czyli to nie jest tak, że sprzedał pan akcje w IPO, skasował pieniądze i powiedział, to teraz już mam wakacje. Jeszcze myślę, że to tak samo jak sprzedawiliśmy akcje do Enterprise Investors, to powodowało, że moje zaangażowanie w biznes było jeszcze większe, jeszcze więcej musiałem pracować. Będąc spółką publiczną, to jest też duży stres i duże zobowiązania wobec nowych akcjonariuszy, a więc myślę, że jednak to zaangażowanie moje dość duże jest nieodzowne. No właśnie, mówi pan, że duży stres. Czy ten człowiek, który tyle przeszedł, zbudował firmę właściwie od niczego, jeszcze odczuwa w ogóle jakiś taki stres przed akcjonariuszami i całym rynkiem? To wiadomo, że tak. Te emocje są zawsze. Oczywiście skala problemów też jest większa. Pewnie małe problemy, które kiedyś mnie mocno wyprowadzały z równowagi, czy załamywały, w tej chwili są częścią biznesu. Natomiast są też jakieś tam większe, istotniejsze kwestie, z którymi trzeba się zmierzyć. A więc czym większy biznes, jak mówi się, większy biznes, większy problem. a więc to są większe też wyzwania, taką mam naturę, że się przejmuję tym, co robię i zależy mi na tym, żeby to wychodziło jak najlepiej, a więc mam emocjonalne podejście. Czy jak patrzy pan na dzisiejszy rynek Forex, CFD, czy gdyby dzisiaj ruszać z tym biznesem, czy widzi pan szansę do tego, żeby ten sukces XTB udało się powtórzyć? Wiadomo, trochę inne warunki, natomiast czy jest jeszcze miejsce na to, żeby stawiać kolejne firmy i je rozwijać? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o małe, startupowe firmy, to nie jest ten moment, bo na każdy biznes, żeby on odniósł sukces, musi być właściwe miejsce, czas i odpowiednia zaangażowanie pracy, odpowiedni ludzie. Natomiast w tym przypadku tych dwóch pierwszych elementów czas i miejsce moim zdaniem już nie ma. Raczej wydaje mi się, że ten rynek się będzie teraz konsolidował, będzie zdominowany przez duże podmioty, przez integratorów rynku. XTB, chcielibyśmy, żeby XTB było jednym z tych integratorów tego
tego rynku. A nie, ma pan, nie ma pan wrażenia, że te najlepsze czasy dla firm forexowych trochę minęły, chociażby w związku z regulacjami, które pojawiają się na kolejnych rynkach? Tak jak mówię, wydaje mi się, że dla tych małych firm zdecydowanie tak, tych startupów jest coraz mniej, natomiast no będą, regulacje wymuszają bardzo dużo różnorakich wymogów kapitałowych, organizacyjnych, koszt kosztuje pieniądze, na to sobie mogą pozwolić tylko duży gracze, no i to będzie powodowało, że mali gracze pewnie będą wypadali z rynku, a ci duże gracze będą ten rynek zbierali to, co po nich zostało, albo będą konsolidowali te mniejsze podmioty. I tu wydaje mi się, że jest szansa dla tych dużych podmiotów, dużych, średniej wielkości podmiotów, no ale rzeczywiście dla tych małych podmiotów wydaje mi się, że jest to coraz trudniejszy rynek. Chciałbym zapytać o pana dalsze zaangażowanie w pracę w Xtrade Brokers. Ostatnio wrócił pan do zarządu, pełni funkcję prezesa. Mhm. Czy to jest tylko przejściowy moment, czy może myśli pan na tym, żeby na stałe wrócić do zarządu? Znaczy, na razie jest to, tak jak informowaliśmy, przejściowa decyzja na okres 3 miesięcy. Następnie wracam na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Natomiast moje zaangażowanie jako przewodniczący Rady też jest duże. Dokonaliśmy zmian w zarządzie. Mamy nowy, młody, dynamiczny zarząd. Tym ludziom bardzo mocno się chce pracować. No, czuję tak jak panu na początku. Tak, no ja się zaczynam czuć trochę tak jak nie wiem, 10 lat temu, jak pewne rzeczy podejmowaliśmy, nie wiem, wspólnie i tego trochę brakowało w tym zarządzie, nie wiem, wcześniejszym, który podjęliśmy na Radzie, żeby dokonać zmian. A więc no, jestem pewnie mocno optymistycznie nastawiony i myślę, że każda firma musi to tej trochę świeżej krwi sobie od czasu do czasu napuścić i moją rolą jest to, żeby ten nowy zarząd odpowiednio ukształtować, żeby je odpowiednio zmotywować, nadać im tempa, a myślę, że materiał jest bardzo, bardzo dobry z tego, co obserwuję na ten moment. To jakie cele stawia pan przed zarządem, przed całą firmą Xtrade Brokers? Czy jest jeszcze miejsce, czas na to, żeby dogonić tego lidera w rynku w Europie? No myślę, że jest. No w tej chwili optymalizujemy pewne procesy, które są w firmie, które według mnie nie było dostatecznie dobrze zoptymalizowane przez poprzedni zarząd, aby przygotować odpowiednio bardzo, bardzo elastyczną, bardzo prężną organizację, która będzie w stanie rozpocząć proces konsolidacji tego rynku, czyli być może przejmować jakieś inne podmioty. Tak jak mówię, nie mamy żadnych na ten moment przemyśleć targetów na przyjęcie, ale widzimy, że ten rynek nieodzownie idzie w kierunku konsolidacji, dlatego też musimy być gotowi na to, żeby jeżeli takie możliwości się pojawią, żeby być na tyle efektywną organizacją, żeby to sprawnie robić, no bo nie wszystkie przyjęcia wychodzą, tak? Trzeba to zrobić w sposób umiejętny i efektywny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję to bardzo. Ostatnie pytanie. Moim Państwa gościem był pan Jakub Zabłocki, założyciel firmy Xtrade Brokers. Ja przypominam, że kolejny program prosto z parkietu już jutro o godzinie 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13, Rzecz o Prawie.